Słuchajcie, myślę, że zaczynamy naszą historię, ponieważ historia, o której będziemy tutaj opowiadali wszyscy, będzie rozgrywała się w tajemniczym lesie, lesie mgieł, i wy będziecie bohaterami owej historii. Sprawa ma się troszkę tak, że będziemy chcieli tutaj... No właśnie. Co będziemy chcieli? Pewnie zastanawiacie się. To odpowiem tak. Przygoda, a właściwie przygody, w które będziemy grali, będą opowiadały o bohaterach. No, z reguły one opowiadają o bohaterach. Jednak nie takich zwykłych. Chciałbym, żebyście przygotowali postaci, które będą troszkę przystojni. Okej, ktoś będzie przystojny. A dlaczego myślisz, że będą przystojni? Zobaczmy. Ambitni. Bohaterowie są ambitni. Przystojni. Ambitni. Muszą być silni. Silni tej przygody. Odważni. I odważni. I odważni. Dobra. To mam nadzieję, że będziecie tacy. Mam nadzieję, że będziecie tacy. Natomiast chciałbym, żebyście przygotowali troszkę antybohaterów. To znaczy, wcieliście się w postaci, które z reguły nie są tymi bohaterami. Mogą być to gobliny, mogą być to koboldy, mogą być to jeszcze inne istoty cienia. Ciemności, te, które ukrywają się w lesie głęboko i ludzie o nich mówią. A to te parszywe gobliny zapewne nam ukradły coś, a może to te koboldy. A wy będziecie tymi bohaterami, którzy z reguły są traktowani jako ci źli, a opowiemy historię, jak bardzo wasi bohaterowie chcieliby być lepsi. Chcieliby pokazać tym, którzy w nich nie wierzą, że można być bohaterem bez względu na to, kim się urodziłeś. I tutaj właśnie jest historia o was. Rozpocznie się ona w Lesie Mgieł, jak już wspomniałem. Będzie to tajemnicze miejsce, w którym skrywają się dziesiątki tysięcy magicznych istot. Znajdują się tam pradawne ruiny zamku Czarnoksiężnika, znajdują się kopalnie, znajdują się również przeróżne wioski istot, które tam są. A nieopodal na skraju lasu żyją ludzie. I ci ludzie przysparzają wam sporo problemów. Ponieważ a to złapią jakiegoś goblina, uwięzą? Schwytają go, dokładnie. I tym samym możliwe, że był to bezbronny goblin. Może złośliwy skądinąd, ale to jest w jego charakterze. No kurczę, gobliny to wiecie. Są złośliwe. Lubią po prostu. Takie się rodzą. No właśnie. I dlatego chciałem wam zaproponować, abyście zastanowili się, jakimi bohaterami moglibyście zagrać. Przed wami leżą tutaj podręczniki wypełnione dziesiątkami przeróżnych postaci. Są poodznaczane. Niektórzy już, jak widać, tutaj zanektowali sobie jakiś podręcznik i nie chcą go oddać. Natomiast tak, słuchajcie, możecie zagrać. Podznaczałem wszystkie rasy, jakimi możecie zagrać. Znajdują się one tam. A co to jest? Soulman Doll. Chyba nie. Dobra, ja mam już. Ja mam swój typ już. Ja mam tylko 6 do wybrania. Jak masz 6? Mam 6, mam tyle. Jak znacie tego, czekam znacie się. Okej, okay. Dobrze. Tego szczurka. Chyba nie tam był. Tu jest tygrys. To chyba tam był szczurek. Nie, szczurek jest tu. Tak? Na szczurek. Słuchajcie, jak będziecie wybierali postaci, będę chciał, żebyście się już zastanawiali, jakie relacje mogą mieć wasi bohaterowie między sobą, jakie tajemnice, ponieważ na bazie tego stworzymy historię wokół waszych bohaterów. Więc, no. Znaczy w sumie to mogłabyś... A jakbym miała takie nóżki jak skrzynia w kocicy? Mogłabyś bagaż, grać, no, bagaż. Ale bagaż. Mogłabyś grać na przykład istotą, która była uwięziona w takim miku, gdzie się odnaleźli. I ja tylko podaję pomysł. Chciałabyś umieć. Trochę byłabyś wyblaskana, ale byłoby okej. No tu nie ma, ani tego, ani tego. Ja nie wiem, czy twoja ta statua nie jest tutaj, wiesz?
Ona jest na pewno tam, gdzie małpa. Statua nie była tutaj. Statua nie była z ratunkiem? Nie. Ja też nie mam. Czy ty? Nie. Szania skoczyła. Tutaj. Gdy miałeś się szukacie? Ja już mam swój. Ja obstawiam, że Karol ma ten duży rzecz. To są wszystkie. O, tu jest twój ten. Suli. Ja myślę, że tak, Karol ma. Chyba go już mówię, tak. No dobrze, myślę, to mamy tak i mamy tak. Mamy to. Mamy to. No to mówcie, co ja mam swój typ na Radfolga. Okej. Radfolg, czyli taki rocket. Jak rocket ze Strażników Galaktyki. Tak jest. Radający jest rocket. No. Tylko oczywiście płeć to stosujemy do mnie. Żeby to była szczurzyca. No i... Tak, zapadła cisza. Myślę, składam całość. Radfolg. Rocket. Referencją jest rocket ze Strażników Galaktyki. Czy chciałeś grać? Ja chciałem grać wielką kamienną statuą Bandę. Fantastycznie. Który znalazł się? Która znalazła się w lesie, tak? Bo ją wynieśli z mojego miasta. Z twojego miasta? No, dobre, ja okej. Ja mogę mieszkać w statule, jako mały szczurek. Aha. Który, jak ty jesteś bardem, tak? Ja z założenia pewnie jestem młodszykiem. Tak myślę i w tym się odnajduję. Ale ja wcale nie chcę być młodszykiem, ponieważ moja dusza i moje need, moja potrzeba życia jest w muzyce. Czekaj, czekaj. Powiedziałaś młodszykiem. Żyjący w statule. Kocham. Okej, fajne. To teraz tak. A może w tej statule składowałaś przeróżne rzeczy, które znajdowałaś? Harpy takie, co sobie robię, z na przykład takie krajanicy do jajek. Ale mogę sobie jest że nowe. Wiesz, łotrzyk, nie? Twoja natura, tam... Radne te rzeczy, radne, oczywiście, że tak. Czyli ty jesteś pełen skarbów. No, tak, ja się wydrążone miejsce, na przykład w koronie, którą mam na głowie, to tam może być miejsce, żeby tam coś schować i tak dalej, a gdzieś w boku mogę mieć taką wydrążoną dziurę, w której możesz się schować cała. Generalnie mogłoby być tak, że wynieśli cię rzeczywiście i ja zupełnie nie wiadomo dlaczego znalazłam się w lesie razem z tobą, no bo... Ale ja powiem inaczej. Usłyszałeś dźwięk uderzających kamieni. Poczułeś potężne uderzenie. W oddali słychać było jeszcze skrzypienie odjeżdżającego powozu. Strumień wody lał się obok ciebie, kiedy podnosiłeś się pomału z ziemi. Może przyjmiemy założenie takie, że znalazłeś się tam, nie wiesz jak. Ktoś może chciał cię wykraść, może ktoś cię zabierał, porwał. A może dalej ktoś poszukuje ciebie, ponieważ jesteś pełny skarbów. A ja bym chciała wrócić do domu. Jestem w lesie. Jesteś moim jedynym azylem, takim strefą komfortu dla mnie. Jesteś takim wytalnym szczurkiem, nie? Tak. Ale to ja oczywiście, ja zawsze żyłeś. Ładnie pachnę jak na szczurę. Myślę, że mam takie przebłyski wspomnień z czasu, kiedy spałem w miejscu, otaczała mnie pustka, a ja tylko trzymałem jej skrzypce i smyczek i chciałem zagrać, ale nie mogłem, bo byłem w takim... No, byłem z kamieniną, tak? A teraz właśnie mogę się poruszać, bo moje skrzypce dają... Jak to nazywać dźwięki, skoro są skamieniny? Magiczne. To są ciężkie dźwięki bardzo. Ale w takim razie nie. Chciałbyś. Ojej, a ta historia się robi! Bo poczekajcie, może on chciałby zagrać piękną melodię, za każdym razem posłuchać skrzypienie kamieni, prawda? Jak... O Jezu. I z jednej strony ty chcesz wrócić do domu, ale być może jeżeli ty wyjdziesz z lasu, to znowu przestaniesz się ruszać. Ożywiłeś się w lesie, faktycznie? Dokładnie. Świetne! Tak, bardzo dobry pomysł. Ożywiłeś się w lesie, więc możliwe, że las dał ci możliwość życia. A bardzo ładny pomysł. Relację taką. A ja mam takie poczucie, że jednak to, co wylałam do strumienia, to jednak coś wyszło, i uważałam, że nie. Bo ja bym chciała zagrać Changelingiem. Okej. Okay. Może coś powiesz o Changelingu w takim razie? Changelingi to są takie, gdzieś tam czytałam, że to jest taki stadium larwalny wiedźmy. Takiej wiedźmy, takiej totalnie... Wersja na larwy. Tak, no bo Changelingi to jest taka kijanka, tak? Czy jesteś kijanką? Trochę tak. Okay. Znaczy nie, one nie wyglądają jak kijanki. Nie wyglądasz, okej. Okay. Bardziej chodzi mi o to, no bo to jest dziecko wiedźmy, które... tam jest w ogóle taka historia, że one sobie biorą kochanka, jak chcą się rozmnożyć i ten kochanek niekoniecznie ma coś do powiedzenia, to jest taka creepy trochę rzecz. Ale faktycznie dzieciaki są podrzucane później do rodzin, które je wychowują. Okej. Okay. Jak taki jaskółczy trochę
jajo. Kukułcze. Kukułcze jajo. Kukułcze jajo. Okej. I po prostu w pewnym momencie czują zew tego, żeby odnaleźć swoją matkę. Mhm. I wtedy mogą stać się taką pełnoprawną wiedźmą. Słuchaj, to ja w takim razie mam propozycję, bo tak sobie myślę teraz, że ty mogłaś być wychowana przez może albo starszą kobietę, albo starszego mężczyznę z wioski, który cię odnalazł w lesie, przygarnął i w wiosce zaczęły się dziać dziwne rzeczy, kiedy dorastałaś. I możliwe, tak, że może ktoś przybył tam. W ogóle chciałabym zwracać na siebie uwagę, jednak nie będę wyglądać tak normalnie. To on ukrywał ciebie. Tak, bo okay. W ogóle Changelingi mają różnokolorowe oczy, to jest na pierwszy rzut oka. A ja sobie tak pomyślałam, że byłoby ciekawie, jakby na przykład był tata był Fetchlingiem i jakbym miała czarną skórę, taką creepy trochę też. Okej. Okay. One są takie trochę... To w tej wiosce byłoby ciężko, żeby on się ukrywał tak łatwo. Ale mógł mnie na przykład trzymać gdzieś w lesie mnie coś, po prostu karmić, albo coś takiego. A propozycja? No. Może on był... miał młyn, był młynarzem. Oddalony. Oddalony od wioski. Tak. Stąd też dlatego odnalazł cię na skraju lasu możliwe. Przygarnął i... właściwie mało kto przychodzi tam. No tak, bo on, właściwie nie ma po co. On tylko i wyłącznie worki wypełniał, ruszał. No i pewnego dnia możliwe, że się pochorował, albo coś się stało, albo nie, inaczej, mam! Któregoś razu nie wrócił do domu, po tym jak poszedł zanieść worki. Ty siedziałaś do późna, czekając na niego, a drzwi się nie otwierały, nie wracał. Nigdy nie pozwalał ci opuszczać młyn. No to i teraz opuściłaś go. Żeby znaleźć. Tak. No. Okay. A co się wydarzyło, nie powiemy, ale trafisz potem ale do lasu. To brzmi dobrze. Okej. Okay. Czas? Jedną rzecz. Ponieważ wydaje mi się... Znalazłem swój podpis. Dobrze mi się wydaje... Patin? Nie patrz na mnie. Slapping tutaj może. Spoko. Nie, bo bałem się, że w tym kadrze Patin zasłania Cika. Czy możliwe, że się zasłania? Nie, nie. Jest okej. Okay. Super. Dobra. Okej. Okay. Nice. To myślę, że możemy... Dobra. Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale coś... Jasne, nie, ja myślę, że ten moment, kiedy coś się wydarzyło w tej wiosce, to się zastanów, opuszczasz wioskę, uciekasz z niej, trafiasz do lasu i dalej przejdziemy do historii już tłumaczenia z resztą drużyny. Okej, okej. Dobrze? Dobra. Radfolk, Changeling, statua. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to na wasze kolej. Ten pierwszy. Dobra, to mogę zacząć. Ja myślałem, żeby zagrać Sulin. To są potomkowie dżinów, powiązani jakby, którzy mają w sobie tą krew tych potężnych, dziwnych istot. Mm-hmm. I oni rzeczywiście dzielą się na dwa typy. Okay. Tych, którzy... Oni wszyscy wyglądają jak ludzie na pierwszy rzut oka. I są ci, którzy nie zostali wykryci przez ludzi przez bardzo długi czas i ci, którzy we wczesnym dzieciństwie już wykazali jakieś nienaturalne zdolności i ludzie odkryli, że oni nie są jednymi z nich. Mhm. Więc ja oczywiście myślę, żeby zagrać tym drugim, który w czasie swojego życia był szkolony przez swojego mistrza do nie najbardziej pochlebnych celów. Myślę, żeby zagrać mnichem. Ale mówiąc wprost, mój Suli się nie będzie nadawał do bycia mnichem. Mnichowie wymagają takiego wewnętrznego spokoju, przestrzegania pewnych wewnętrznych kodeksów, dyscypliny. I mimo, że ja się tego uczę i robię co mogę, to po prostu nie mam do tego sił. Mam jednak temperament, który nie pozwala mi zbyt długo się koncentrować, zasypiałem przy medytacji, sprawiałem dużo problemów swojemu mistrzowi. Niezbyt też rozumiałem właśnie, dlaczego on tak bardzo chce, żebyśmy napadali na ludzi i jakby... ustalali pewien porządek, który on sobie wymyślił. Mm-hmm. I myślisz, że pochodzisz gdzieś z okolic tego lasu cieni, czy może ty właśnie przybyłeś w ogóle z gór na przykład, gdzieś odległych i trafiłeś do tego miejsca, bo już jesteś na tym etapie, kiedy opuściłeś mistrza, wyruszyłeś swoją drogą? Czy może myślisz, że coś się wydarzyło i wasz mistrz zaginął, zaginęli twoi kompani? Myślałem, że bardziej w tą stronę, że mój mistrz jak najbardziej jest i on jakby chce mnie z powrotem. Albo chce mnie przekonać, żebym do niego wrócił siłą, albo chce mnie zgładzić, żeby tajniki jego sztuki nie wyszły na zewnątrz. Czyli w pogoni za tobą są. Tak. Więc ja mogę rzeczywiście być z daleka, jakby w ruchu uciekając, licząc, że w lesie znajdę schronienie. Mhm.
Jasne. Dobra, słuchaj, to teraz tak się właśnie zastanawiam w takim wypadku. Trafiasz do tego lasu. Wyróżnia cię coś na pewno, bo wyglądasz inaczej. Masz cechy, które świadczą o tym, że po pierwsze jesteś z odległych krain, po drugie, no, masz w sobie tą cząstkę Gina. Ginu? Gino by chciała, no. Gino też nierzadko mam cząstkę, to był jeden z problemów. Okej. A, to w ten sposób znalazłeś się w tym lesie, nawet nie wiesz jak, podobnie jak statua. Może nie mogę mnie wydobyć, czyli sam nie wiem, jak się tu dostałem. Sprytny. Ja myślę, że może coś ciebie przyciągnęło trochę do tego lasu. Coś znajduje się w nim takiego, że czujesz potrzebę, żeby tam być i coś o tym znaleźć. Może. No właśnie, a czy tak naprawdę ty znasz swego ojca, swoją matkę? Poznałeś swoją przeszłość? Patrz, swoją drogą łączy tak naprawdę historia, troszkę podobna jest do postaci Patrycji, prawda, jej Changelinga, która też powstała z miłości dwóch... Z zewu chwili... Albo eliksiru. Kiedy mama i tata bardzo są. Ale? Niekoniecznie się kochają. No ty tak. Dobrze, tak. Więc macie coś wspólnego. No okej, dojdziemy do tego. Czy przypadkiem nie masz też ciemniejszej karnacji? Mogę mieć ciemniejszą karnację. Mogę mieć trochę egzotyczną karnację na pewno. Bo tak zastanawiam się, czy to... Ale to znaczy, że ojciec się strasznie puszczał. On wszędzie! Nie puszczam, tylko szedł za zewem. To już jest okropne. Troszkę. No, gdyby był Ginem. Spokojnie znajdziemy go. Chyba mogę być Ginem. No to też, to Ginem. Też mi swój telefon? Telefon. Chcesz zadzwonić do ojca? Gdzie ty łaziłeś? Tato, czy mogę? Czy jestem pół Ginem? Mam pytania. Super, nie. Fajnie. Okej, robi się ciekawie. Ja chyba już też wybrałem swoją postać. Mhm. Jestem wywalanym. Są to mieszanka wiwerny i kobolda. Zazwyczaj powstaje w wyniku eksperymentu. Wywaram, tak. Zazwyczaj powstaje w wyniku eksperymentów przeprowadzonych przez kogoś. Więc... Mm-hmm. Moi twórcy mnie wypuścili, już dorosłem. Znalazłem sobie fragmencik, ponieważ jest miasto bardzo terytorialne. Znalazłem swoje terytorium, w środku którego znajdowała się jakaś krypta, gdzie zacząłem składować swoje skarby, bo jednak jakaś tam cząstka smoczej krwi we mnie jest. Okay. Aż pewnego ranka obudził mnie głośny hałas łamanych drzew, może nie drzew, gałęzi. Mhm. Gdy wybiegłem na zewnątrz, zobaczyłem leżącą na ziemi statuę i wygrzebującego się z środka szczura. Tak było. Ja stwierdziłem, że najpierw wysłucham ich historii. No okej. Okay. Zanim przejdę... To była jedna wielka kłótnia. Ale bardzo barwna. Tak jest. Myślę, że jeszcze do niej wrócimy. Co by mnie tu o 6 rano? Okej. Okay. Gdzie ja? Jak ja? Co ja? No. A słuchaj, powiedziałeś krypty, czyli w takim razie w lesie jest jakiś stary cmentarz porzucony? Tak, to jest krypta, w której zamieszkali. To jest środek mojego terytorium. To? Nie zbyt dużego. Powtarzasz to. Tak, bo to jest bardzo, to będzie istotne dla... To jest moja krypta, nie to musisz się zbliżać. To będzie istotne dla wyboru mojej profesji, ale o tym później. Będziesz kryptografem? Blisko. Z ulicą mieszanką Gina z czym? Z kolą. Teraz tego nie zrobię. Ewentualnie z nim. Może być Sprite też. Teraz tego nie zdradzę, żebyś był bardziej zaskoczony. Dobra. Nie jest określone. Jest określone, że są związani z Ginami. Są potomkami Ginów, ale... Nie są czysto krwiści, z tego co widzę, ale nie jest napisane per se z kim. Jest trochę sugerowane, że z ludźmi. Okej. Okay. Bo nie mam popiłki. Dobrze, czyli mamy statuę, mamy Changelinga, mamy... Ratworka, mamy Sully i mamy Wywarana. Tak. To jest ciężkie...
Ciężka nazwa, Wywar. Ale zapamiętamy, musimy zapamiętać. Dobra. Ale mogę być z Suli. To jest taka opcja, że mój tata był Suli. Changeling? Mhm. Idealnie się składa. I wtedy dostanę to robi się ciekawe. Do dyplomacji. To ciekawe. To bardzo ciekawe. I sens motiv. Okej, okay. Wyczucie pobudek. Jakoś jak myślałam o Suli, to nie kojarzyłam z dyplomacją. Ale... On jest bardzo przekonujący. Ale okej. Będę na pewno bardzo przekonujący. Okej. Czyli wszystko się zgadza. Okej, okay. No, dobra. Czyli mamy tak naprawdę połączenie na razie między wami, ponieważ... No? Ciebie coś wzywa i tak naprawdę... Czekaj, coś cię wzywa? Dobra, nieważne. A w każdym razie jest tu połączenie. Mamy połączenie między waszą trójką. Więc jest fajnie. I musimy się teraz zastanowić jeszcze nad kilkoma rzeczami. Zanim jeszcze dojdziemy do połączeń, chciałbym się zapytać właśnie, o jakiej profesji myślicie dla swoich bohaterów? Młodszy, który chce iść w stronę barda. No bo kochował się rzeczywiście, tak, kocha muzykę pośród swoich towarzyszy, kompanów szczurzych. Tak, i to był rzeczywiście nie cieszący się dobrą reputacją łotrzyki, tacy wiesz, bazarowi gdzieś tam, cinkciarze i tak dalej, bandą. No tylko, że mój szczurzy cinkciarz, który zamiast wymyśla się nazywa, bo jeszcze nie wiem, no generalnie kocha muzykę i on się tego wstydził, no bo to nie jest to, co powinien robić szczurzy cinkciarz. W związku z tym ukrywał to przed swoją bandą. No i tak sam się z tym kształcił, natomiast nie chciał, żeby to wyszło na jaw. Ale zakładam, że może mógł gdzieś sobie grywać, a może miał nawet bandę jakąś swoją drajkową szczurzą, o której nikt nikomu nie powiedział. I on w zasadzie do niej chce wrócić do tego miasta, tak? Jest taka możliwość, czy nie? Jak nie chcesz jest, wrócić do miasta? No, chcę wrócić do domu, tak. Ja jestem typowo miastowym szczurem. Ja nie lubię lasu i rzeczy takich. Masz szczur, tak, dokładnie tak. Absolutnie tak. No. Tylko myślę, że tu jedną ja rzecz jak powiem. Szczura, to jasne. Patnę, tak? Pamiętaj. Czysto. No. Pamiętajmy natomiast, że historia będzie działała się w tym lesie, więc absolutnie zgadzam się. Natomiast ty jako gracz musisz po prostu mieć na uwadze to, że drużyna zapewne będzie rozwiązywała tę historię w tym lesie, więc możesz chcieć wyrywać się stamtąd, co jest fajnym motywem pobocznym dla bohatera. To jest też, wiesz, mój progres bohatera, że ja jakby nabywam pewności siebie, jak już wrócę docelowo, to mogę zrobić expose moje, tak? I coming out, że już ja nie muszę być tym, który siedzi. Jestem artystą, tak mogę. Mówi dokładnie, dziadni mogą. Młodszyk marzący, by zostać bardzo. Tak. I w momencie, kiedy to było właśnie moje pytanie, czy ty ożyłeś dopiero w lesie? Tak, ja myślę, że mam kawałek historii z bardzo dawno temu, bo chciałbym być jakimś zaklętem w posąg, ale nie chciałbym jakby przeżywać tych wszystkich tysięcy lat, które byłem posągiem. Chciałbym, żeby to była taka czarna pustka, żeby moja postać po tym, jak się przebudziła, jednak była wdzięczna i szczęśliwa z tego, że już nie jest zamrożona w czasie. I wydaje mi się, że to będzie fajne, bo my nawiążemy relację do tego, że ja zobaczę, ej, on umie grać, czyli może mnie nauczyć, czyli jednak bądźmy friends. No. Gdybyś był wykonany z hubki i krzesiwa. I za każdym razem, kiedy grasz, ognie idą. To może być ciekawy motyw. W lesie zwłaszcza. Zaklął cię w kamień. No tak. Ktoś ma to powiązane z naszym ojcem. Czy to jednak może być... ojcem? Czy to jednak może było moje życzenie, które źle sformułowałem? Że chciałbym przetrwać wieki. Chcę być najtwardszym wojownikiem albo najstarszym. Chcę, żebym pamięć po mojej muzyce. Przecież jesteś artystą, no. Oczywiście. Chcę, żeby stała niczym marmur. Wybudowałem pomnik twardszy niż ze szpiżu, tak? Tak. Mogło się od tego zacząć. To ty mogłeś uwolnić tego Gina. To jest ciekawe. Nie tak, może uwolniłeś Gina. Utliwego Gina. Jako artysta chciałeś przetrwać wieki, więc cię wiesz, na kulkami. Znaczy to jest jakieś pocieszenie, bo to znaczy, że moja matka wcale nie musiała być tamten, nie? Robi się bardziej przerażająca historia, to on ją. Oj! Zaklął. O! Gdyby na przykład ona była potężną czarownicą, którą on chciał udowodnić innym, że jest w stanie opleść ją wokół palca.
ale nie musimy iść, że to jest bezpośrednio nasz ojciec, tak? To jest było wiele tysięcy lat temu, to może być nasz przodek. To jest nasz przodek. No tak, oczywiście. Tak. Pytanie jak daleko. Tak. Mówimy tutaj o tym, który zaknął. Znaczy, no w sumie ja nic nie wiem o tym, jak się mogą magicznie powstawać. Jakby nie wchodzimy w szczegóły. No. Okej, okay. Dobra. Ja ogólnie oprócz tego, że jestem bardem, chciałbym, żeby ta postać miała w sobie taki wewnętrzny gniew, nie związany z Nijinem. Powiedzmy, że już będzie tak, że na to mnie zaklął. I tak sobie wyobrażam, że w przyszłości ten gniew przeradzałby się w taki bardzo pierwotny i się rozwijać w kierunku barbarzyńcy. Czyli mam barda idącego w kierunku barbarzyńcy, łotrzyka idącego w kierunku barda. Okej. Okay. Bard barzyńca. To czekam na paladyna idącego w kierunku nekromanty. Okej, to zostawmy na koniec. Chcesz powiedzieć, że masz szlachetną bestię. Jestem szlachetny. Tak. To następne. To może jak mamy łotrzyka, mamy barda, to może faktycznie istota, która będzie w stanie się ogarnąć w tym lesie, by się przydała, co? Będziesz entem? No sesja nie, 3 godziny. Ale ja nie mam iść. Jakiś taki ranger, albo jakiś, nie wiem, Beastmaster, jakieś coś takiego, żeby się związać z lasem. Absolutnie, jest profesja tutaj władcy zwierząt, więc mogła być. Okej, okay, dobrze, ale czekaj. No bo zakładam, że okay, to się wydarzyło parę lat temu, tak, ja nie wiem, gdzie jest wioska. Okej, okay. Czy parę lat temu opuściłaś wioskę? Nie, parę lat temu zaginął mój ojciec. Czyli parę lat temu opuściłaś wioskę? No tak, i jeszcze zostałam w lesie tak naprawdę, tak? No bo do młynu nie przyszło. Ojej, zrobiłem się smutno, tak sobie wyobraziłem, w ciemnym lesie, samotna, tylko i wyłącznie dźwięk pokukiwania sowy, tak. Łamanie gałęzi. Ja musiałam się przestraszyć ludzi, którzy przyszli do młynu. I skryłaś się w krypcie. To brzmi sensownie. Poczekaj. Ten ciemny cmentarz, nie wiadomo skąd wyrósł na w tym lesie. Tam na pewno nie będę mnie szukał. A nie mówię, że to krypta. Nie, bardzo słusznie. Absolutnie tak, słuchajcie. Wyobraź sobie, że do... Nie będą tam cię szukać. Kiedy przyszli do młynu, musiałaś uciekać. Biegłaś do ciemnego lasu. Ale dobra, bo ja w sumie nie biegłaś przez ten las. Okay. Liście, drewno trzaskało pod twoimi stopami, gołymi. Szukaj schronienia. Padał deszcz. Tylko młyn, więc w sumie szukałam czegoś, co może przypominać w ogóle jakiś tak, budynek, ponieważ widziałaś duży budynek z ramionami. Choć był to kamienny krzyż, ale nieistotne. Wbiegłaś do środka. Okazało się zupełnie inaczej. Dobra. Czyli obok krypty jest taki mały, stary, zapomniany, trochę zapachnięty kostiumek. Właśnie do tego doszliśmy. Pytanie, jakie ubóstwa, ale do tego przejdziemy później. Więc z tym córką wiedźmy naprawdę. Chyba nie będziemy tutaj. Bo to nie wiadomo, jakie ubóstwa, ponieważ został zapomniany, zniszczony. Tak. Znaczy, myślę, że tam las pochłonął już większość. Tak, to są ruiny, które właśnie są tak bardzo mocno wlecione jakimiś... Tak. Roślinami. Ale jest tam jeszcze kawałek dachu i jest jakiś taki deszcz, żeby się schronić deszczem. Oj, widzę to w scenie, jak pada deszcz, skapuje z zniszczonego starego dachu, ty w środku w nawie jakiejś tej świątyni skryta. Dokładnie tak. I wtedy poruszył się jeden z posągów. Nie. Wtedy wyłoniło się z dwoma skrzydłami przez ścianę i powiedział, co robisz w moim domu? No jakieś takie... No, się, że to nie był niedobrze. I to nie był książę Dracula? Nie. W sumie to byś wolała, bo wtedy wyłonił się z ciemności ten pysk tego czegoś. Wywara. Nie no. Jest bardzo przystojny, jak na wywara. Nie, właśnie, jak nie możesz pokazać, jak to wygląda? To wiem, że ma duże skrzydła. Mam inny kolor niż mam własny. Jakich też...
imiona nazywy. Ja a to jest taki psowaty, pomysł. Jak pomysł. Tak, jak koboldowa. Taki psowaty trochę. No to wygląda jak kraty. Nazywasz się Rex? Dobra, ciebie nie chcę się wybrać. Śpisz na wycieraczce. Ja ci wejdę na wiesz. Śpisz na wycieraczce. Imiona? Absolutnie jestem otwarty co do pomysłów, jeżeli to nie jest Rex. Nie zdziwcie się, nie, nie zdziwcie no się, tak. Jak będę opiekał sobie na patyczku szczura. Szczura to jest dzień dobry. Dzień dobry. O Jezus, jak się tam przeważą, o tym, że widać muzykę. Dobrze. Dobra, i dobra, nienawidzisz dobra. Muzyki. Dobra. Może tylko szumlastu. Może radzisz swoje uszy. Tylko szumlastu. No świetnie. No, idealnie się składa. Pewnie cię obudziłam. Nienawidzi szczurów, nienawidzi muzyki, więc pierwsze co go budzi to szczur. To bojący. Bo się nie umie. Jest jeszcze gorsza. Ja się uczę, bo dla ciebie to będzie też idealnie. Szczur wieczorem na ruszcie już nie gra. Dlaczego szczur na ruszcie jest lepszy od ciebie? Okej. Bo ja myślałam o tym, żeby się nazwać Pestka, ponieważ miałam grzechotkę z pestek z tam jakichś owoców, tak? Cokolwiek, i zrobiłam tę grzechotkę. Jakby to był mój pierwszy instrument. A mój starszy brat nazywał się Ogryzek. I generalnie on był. To był ten, który pokazał mi, jak działamy w tym mieście. I on był takim moim trochę mentorem, a jednocześnie był dla mnie taką osobą, przy której najbardziej wstydziłam się tego swojego talentu. I tego, że nie interesuje mnie cinkciarstwo, szczurze, tylko wolę wyrażać instrumentem, tak? No i to ma właśnie powinno być z 20? Tak, ale my jesteśmy w grupie, nie? W sensie... Najstarszy brat. No, to najstarszy brat, no. Dobra, tak jest. Dobrze, słuchajcie, w kolejnym odcinku 20 pokoleń kolejnej postaci. Mery rozrysuje drzewo genealogiczne. Ale ja bym się nie śmiał, ty musisz zrobić to drzewo genealogiczne. Tak, bardzo proszę. Rad fajny. Biorę. To co, ciebie po prostu znajdziemy, co? Potrzebnie się. Albo ja znajdę was, no. Ale na pewno się wpadniemy w ten czy inny sposób. Tak. Dobra. Jak mi coś wpadnie do głowy, to... Ale wiesz, w kim chciałbyś grać jaką profesję? Mnichem. Mnichem przynajmniej na początku. Ponieważ tak jak mówiłem, nie mam za bardzo charakteru do utrzymania tej dyscypliny. Ale to zostawię tak naprawdę, zobaczę jak moja postać będzie się rozwijać charakterologicznie w czasie zapowiadających się przygód. Nikt nekromant. Nie chcę kolejnego. Nasza jednak miał rację. Okej, dobra. Mnich, dobrze. Bart. Tak, wącowa zwierząt, łotrzyk, mnich. Ja mam dwie rzeczy, między którymi się waham. Mhm. Pierwsza to pallady, a druga to druid. Okej, to dlaczego się wahasz? Bo to dwie skrajne. I tak, jeżeli miałbym być palladynem, to byłbym to palladynem, który... wierzy w jedno z bóstw lasu, dlatego się opiekuje tą świątynią, znaczy mieszkam w tej świątyni, czy tam w ruinach tej świątyni. No i opiekuje się lasem dookoła. Dlatego nie do końca po drodze mu też z ludźmi, którzy co jakiś czas wycinają jakieś drzewa. Tylko właśnie to pasuje i do druida, i do barda. Ja z tego się troszeczkę wałam. Wiesz co, ja może ci tak podpowiem, ponieważ wspomniałeś o tym, że zostałeś stworzony przez kogoś, uciekłeś, zostałeś uwolniony, tego nie wiemy. Jak wspomniałem, myślę o tym, że fajnie było, gdyby w tym lesie znajdowały się ruiny starej twierdzy, w której był czarnoksiężnik. Ja myślę, że to jest doskonałe miejsce, skąd mogłeś pochodzić i ty wiesz, właściwie tam nie chcesz za nic się zbliżać. W takim sensie, że to jest twoja przeszłość i możemy tak troszkę takim motywem w stylu potwora Frankensteina, że nienawidzi swojego twórcy. Ponieważ... Ja był nekromantą, dlatego nie widzę nekromantów. Wtedy masz odpowiedź, jakie dla druida i dla paladyna, ponieważ druidzi uważają to jako wypaczenie
wypaczenie magii, wypaczenie natury. Paladyn natomiast, jeżeli jest to dobry bóg, no to w takim wypadku, bądź neutralny, no to w takim wypadku też będzie traktował jako coś złego. No jak przylatywałem nad tymi ruinami, coś mnie wezwało do środka, gdzie znalazłem księgę. Okej. Okay. Jeżeli coś cię wezwało w ruinach, to powiem szczerze, że dla mnie, z mojego punktu widzenia, to bardziej jak paladyn, w sensie wyczułeś śmierć, wyczułeś coś, co... jakąś duszę, ducha, który... Okej, ale nie wykluczam, że kiedyś ją też troszeczkę rozwinę swoje horyzonty w kierunku ruinach. To jest ciężkie, ale musimy się... zastanowimy się nad tym, jak to będzie można rozwiązać. Natomiast patrząc po drużynie, mamy w tej chwili barda, który będzie korzystał troszkę z magii. Mamy władcę zwierząt, który będzie kontrolował zwierzęta i ma kontakt z naturą. Mamy łotrzyka, który jest w stanie wykryć pułapki, tak, troszkę też, który jest w stanie wykryć pułapki, który jest w stanie pilnować tego, co dzieje się dookoła, jest bystry. Mamy mnicha, który jest mistrzem walki i jest specjalistą od... No właśnie, walki wręcz przede wszystkim, myślę chyba. Ironicznie wydaje się, że moja postać też ma najbliżej do potencjalnych kontaktów z ludźmi z całej tej szajki. Jakby nie patrzeć, jestem najbardziej... O ile widać, że nie jestem do końca normalnym człowiekiem, to potencjalnie wyglądam najnormalniej. No tak. Czyli rzeczywiście Suri, jak się wczytać, mają naturalne umiejętności negocjacji, jakby wpływu na ludzi, przekonywania. Czyli w sumie tak trochę... nas tu nie było. Czy myślisz, ja nie widzę żadnego problemu z tym, żeby gigantyczny posąg wszedł do miasta i zaczął rozmawiać. Ja też nie widzę, ale oni widzą. Myślę, że w tej grupie znajdziesz zrozumienie. Gorzej na zewnątrz. Znaczy, czarodziejki mają totalnie ludzki kształt, tak? W sensie, one mają to cechy, które możemy ustalić. Tak? One mają te różnokolorowe oczy i to jest taki... Myślę, że w naszej drużynie dzielimy się na tych, na których jak się zarzuci płaszcz, to mogą wejść do karczmy, tak. I na tych, którym płaszcz nie pomoże. Tak. Ale nie widzicie tego, jak stoję na rynku stoję zupełnie bez ruchu, jako kamienna postać, i ludzie mi rzucają jakieś miedziaki do kapelusza. I będziesz się straszny. Za to, że stoisz? No tak, no przecież no tak. Są tacy artyści, którzy właśnie no tak przecież... wyrażają się. Nie byłeś w Zakopanem? Znaczy, bo przyznam szczerze, że nigdy nie widziałem kamiennej figury. No ale jak byliśmy chociażby w Toruniu na rynku, przecież tam stawali czasami, tak, ci, wiesz, że stoją tak bez ruchu, jak widzisz im młodych, to się ruszają. Tylko, że jak podejdzie jakieś dziecko i zastuka i okaże się, że to kamień. Nieważne, efekty. Ja wyjdę i go przestraszę, bo magia. Znaczy, muszę tylko powiedzieć, muszę tylko dodać, że jak wchodzę do karczmy, to po prostu się zwalnia więcej miejsca. Luźnie. Właśnie, wracając do ciebie. Wchodzę z karczmarzem. Open bar. Wiesz, to jest nie złapać za pochodnie i widły. A potem wracając z widłami pochodnią. Więc patrząc po tym, to myślę, że jak zastanawiam się na razie nad druidem i paladynem, biorąc pod uwagę, że mamy łowcę zwierząt, który jest połączony z naturą, teoretycznie druid by też połączył ciebie z nim, ale z drugiej strony paladyn byłby postacią, patrząc po wszystkich, najbardziej bojową. W sensie jest też potrzebny wojownik tak naprawdę tutaj w drużynie, bo go w tej chwili nie ma. Dokładnie. Okej. Poradzimy sobie. Nie będzie łatwo. Ej, to będzie ciekawsze. Tak, zawsze bierzemy przypakowany drużyny w zasadzie. Będzie bar, bo będzie buffować, będzie tank, będzie tank, będzie DPS, nie? Nie, zróbmy to inaczej. Zróbmy sobie podwórkę. Ja już właśnie zrobiłam sobie. To, słuchajcie, my idziemy, Mary zostaje. Trzy pokolenia do każdego. Już mam mama, tata, druga mama, więc z różnych miotów. Trzy pokolenia to jest ile tak? 5-7 lat? Tak, prawie wszystkie imiona mam. Dobrze, słuchajcie, to mamy już tą część i myślę, że w tym momencie mamy prawie wszystko, żeby zacząć grę. Teraz najważniejsza, czyli statystyki i wypełnianie kart postaci. I myślę, że to już każde z was zrobi sobie samemu. O tym będziemy jeszcze rozmawiali, do tego wrócimy, ponieważ wszystkie z kart postaci przedstawimy na naszym kanale. Będziecie mogli sobie zobaczyć i będzie można pilnować rozwoju naszych bohaterów, zobaczyć, jak się zmieniali, co dochodzi do ich statystyk i tak dalej, więc będziemy wraz z każdym odcinkiem również dorzucali linki do bohaterów. Czy macie jakieś jeszcze pytania? Nie. Super. Dobra, to kończcie postaci. Mam, ale wracamy. O, super. Trzymajcie się. Cześć. Hej, hej.